Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, już czwartym odcinku z naszego Ark Survival Evolved. Dzisiaj obiecany wcześniej już odcinek z Bitwy Armii. Do tego będziemy potrzebowali naszego dinozaura, którego widzieliście we wczorajszym odcinku, czyli Alpha Dodorexin. Tak, on jest w wersji Alpha. Tutaj on się znajduje. Nie zamykać porażeni bramy. Siadamy na niego. Może najpierw statystyki. Statystyki jego to 126 tysięcy życia, 700 energii, 330 tlenów nas nie interesuje, jedzenie też nie. Wagi no 1100, szału nie ma, ale też nie jest jakoś jak mało. Obrażenia wręcz 225%, czyli raczej niskie, i prędkość ruchu 156. Porusza się on mniej więcej. Halo, brama. Porusza się on mniej więcej w takim tempie. Wybiegam na bramę. Biega. Tak, oczywiście trafiliśmy na mgłę, bo jakżeby inaczej. Jak idziemy eksplorować, zawsze jest mgła. Tak już jest z Arkiem. Co jest ciekawego? O, tam mamy bossa. Przy okazji wrzućmy sobie lunetę. Wrzućmy sobie miecz i wrzućmy sobie spadochron na wszelki wypadek. Tam jest boss, 190 poziom, szkieletowy Karno. Za chwilę go sobie zabijemy, tylko chcę wam pokazać podstawowe umiejętności tego Dodorexa, tu chodzi jakaś alfa. Podstawową jego umiejętnością jest gryzienie. Gryzie w ten sposób, daje około 500 obrażeń żółwia. I to jest nasz podstawowy atak. Drugim naszym atakiem, a drugi żółw przyszedł, jest cięcie okiem. To jest trochę większe. Obrażenia fajnie działa. Po 207, ale szybkie obrażenia. O, Alfa tutaj nas próbuje gryźć, ale coś jej nie wychodzi. Trzecim atakiem naszego Dodorexa jest kula ognia. Pod X-em po prostu rzucamy taką kulę ognia. Bo to będzie widać, bo niestety jest mgła, ale nic na to nie poradzimy. Pozbądźmy się tej Alfy, fajnie zarejestruje. I przejdziemy do jego najlepszej umiejętności, której nie posiadają zwykłe Dodorexy, posiadają tylko. Posiada ją tylko Alfa, czyli Ryk. Ale z tym Rykiem jest związana dodatkowa opcja, czyli już wam pokazuję. Właśnie. Właśnie to. Przyzwanie małych Dodo. To są zombie Dodo. Pewnie pamiętacie z eventu. Są one, no, strasznie mocne. One potrafią naprawdę zrobić kolosalne rzeczy. Napuśćmy je na tego raptora. Oczywiście zbagowane gwizdanie. O, raptor tu nas już próbuje. Może go po prostu... O, za słaby był. Napuśćmy je na tego Diplodoka. Wystarczy, że go ugryziemy, a Dodo już zrobią robotę. Albo i nie. Ugryźmy go jeszcze raz. Zobaczcie. Już go zjadły. Po 255 obrażeń takie jedno Dodo zadaje. A jest ich, z tego co mi się wydaje, 10? 5? No chyba 10. One tutaj nam najwięcej pomagają. Spróbujemy sobie zabić tego Karno. Naszą armią. Wypadałoby tą armię najpierw przyzwać. Możemy je przyzywać na stop. Jeden zginie, przyzywamy kolejnego i tak w kółko. Karno coś nie chce płonąć. Szkielety to są jedyne bossy, które płoną. Inne nie chcą. Po prostu. Ale tak silnego szkieleta jeszcze nie zabijałem, więc możemy mieć delikatny problem. Ale myślę, że nasze Dodo spokojnie tutaj sobie poradzą. No to jest, zobaczcie, nasz najsilniejszy dinozaur. Mam nadzieję, że w odcinkach przyszłotygodniowych, o ile wszystko dobrze pójdzie, pokażę wam już odcinki z bossa. Planujemy w tym tygodniu już rozwijać normalnie bossa. Brutmother może nie, chcielibyśmy wivernę. Oj, przepraszam. Chcielibyśmy wivernę, no ale... Znaczy, wivernę, Manticore. Oczywiście. No ale może być różnie, jeśli o to chodzi. Boss już leży, jak widzicie, ale
te zombie Dodo są strasznie upierdliwe, więc weźmiemy jeszcze jedno swoje, one już powinny tam zniknąć. I sprawdzamy, co wypadło z bossa. Jakiś tam kostium na karno i diamencik do robienia głównie siodeł. Idziemy szukać dalej przeciwnika dla naszego Alpha Dodorexii. Oczywiście dinozaury typu taki Dimorphodon to mamy na jedno ziewnięcie, tak. To nie jest żaden problem, żadna przeszkoda. Chciałbym wam pokazać walkę z bossem, jak on sobie radzi z Brutmatem na przykład. Ale czy ja go znajdę? Z Mega Pitekusem na razie nie próbowałem. Ale sądząc po tym, co robią te jego przyzwane małpy, to nie mamy żadnych szans. Dobra, wyłączmy sobie już tą gamę, bo się zrobiło za jasno. Ach, jest za ciemno. I zobaczmy, co to się tutaj świeci. Nie wiem, co to się tutaj świeci. Zobacz, bliska. Jest zbagowana tekstura. Zostawmy to w spokoju. I chodźmy. Nie wiem, po co jest atak X-em. Może do niszczenia ścian na serwerach PvP. Natomiast no jeśli chodzi o Dino, to nie robi żał. 318 obrażeń z takim ładowaniem nie ma żadnego sensu. Najlepszym naszym atakiem jest zionięcie, no i oczywiście przyzwanie armii Dodo. Dobra, przyspieszmy sobie trochę. Poszukajmy czegoś godnego uwagi i być może będzie większa walka. Fajnie wygląda walka z Brutmother. Wczoraj udało mi się troszeczkę powalczyć. Powiem wam, że no było ciężko. To było starcie dwóch wielkich armii. Ale chyba dzisiaj nie damy rady tego. Ale tam lata wiwerna, to mamy T-Rexa. T-Rex ginie na hita. T-Rexy w tej grze są w ogóle jakimś nieporozumieniem. Fakt, że to mod. No ale jednak trochę by się przydało lepiej. A tutaj leży... Znaczy leży, stoi wiwerna jednego z graczy. Nad nami lata wiwerna, niech sobie lata. A my szukamy tutaj jakiegoś fajnego bossa. No, mówiąc fajny boss, nie miałem na myśli tego. No niestety tego nie jesteśmy w stanie pokonać. I sobie go odpuścimy. Aczkolwiek jest mocny. Zobaczcie, ile on ma życia. Myślę, że coś mnie atakuje. On ma 600 tysięcy życia w tym momencie. I pewnie jakieś niewyobrażalne obrażenia. Nie walczyłem z nim, ale z tego co wiem, jest strasznie mocny. Plan jest taki, żeby go pokonać, wysłać jakiegoś słabego dinozaura, żeby po prostu sprawdzić jego siłę. A też nie chcielibyśmy stracić naszego Dodorexa w jakiś głupi sposób. Jest on dość rzadkim dinozaurem. On był oswojony w ogóle na 40 levelu. A ma już 186, więc jest dość mocno wyekspiony. I tak jak mówię, no z takimi bossami jak Yanguru czy Nivalis, który jest odpowiednikiem właśnie tego Yanguru, tylko że na biomie zimowym, na razie walczyć nie chcemy. Do ich pokonywania służą właśnie bossowie jak Manticora, Dodorex, a Dodorexa udało mi się pokonać, to się muszę pochwalić. Dodorex, Brutmother może, Dodo Wiverna. Dodo Wiverna strasznie mocno, z tego co widziałem, przyzywa wiwerny, więc to już jest lekka przegięcie. Oczywiście siodło można na nią zrobić, tylko problem jest z tym, jak ją oswoić. Jak ją uśpić. Dobra, a my sobie tutaj spokojnie lecimy szukać naszych przeciwników. Może Giganoto znajdziemy? O, jest Alfa... Alfa Krokodylka Prosuchus, tak? Chyba tak. Zobaczymy. O, nas chwycił. Spadaj. Rany. Jakie to niebezpieczne. Dobrze, że nas ta Alfa nie chwyciła, bo byłby problem. Dostaliśmy Experience Potion. Oczywiście Experience Potion leci na naszego Dodorexa. I lecimy szukać dalej naszych potencjalnych ofiar.
Fajnie się tym biega, fajnie to działa. Chciałbym jednak coś mocniejszego, żeby pokazać taktykę, jak radzimy sobie z bossami. No. Ale największą przeszkodą okazał się dla nas Paracer. Ok, przejdziemy sobie tędy, zobaczmy co tutaj jest ciekawego. Chcę iść pod górę do obok oazy. Tam wczoraj walczyłem z dwoma giganotonami. Być może któryś z nich będzie. Musimy sobie po prostu z nim. Musimy się po prostu z nim zmierzyć. Dlaczego nie przyzywam za każdym razem Dodo? Są fajne, są silne, ale czasami są potrzebne, a ich akurat nie mamy. Mają cooldown. To znaczy jedne muszą zniknąć, żeby mogły się pojawić drugie. Jeżeli któregoś nam zabiją, możemy w to miejsce przyzwać sobie zastępcę. No, widzę, że dzisiaj nie jest za dobry dzień na zwiedzanie. Jest kolejny Yanguru, z którym walczyć nie chcemy. Musimy go jakoś ominąć. A tam co jest? Apex Utahraptor. A to też jest bardzo silne stworzenie. Ale to jesteśmy w stanie zabić. Ile to ma życia? To jest poziom wysoki. 56 tysięcy życia. Jakbyśmy się tak odsunęli, żeby on nie mógł nas atakować, to Dodo by mógł go porobić, więc spróbujmy. Oczywiście gwizdy nie działają, no bo jakże. Weź tu traf, człowieku. On sam w sobie nie jest jakiś mocny. O, udał się. On sam w sobie nie jest jakiś bardzo mocny. Problemem jest za to, że przyzywa dwa inne raptory, które są już mocne. O, jakby tak mu życie schodziło, to by było pięknie. Zobaczcie, co Dodo robi. On ma 56 tysięcy życia. Zobaczcie, w jakim tempie umierają Dodo. Przyzywamy kolejne. Dopóki nas nie atakuje, to jest dobrze. Problem jest taki, że on zakłada debuff, który nie dość, że powoduje, że nie możemy się za bardzo ruszać, to jeszcze bije olbrzymi damage. Co prawda wziąłem nam płatki, mamy 5 sztuk potionów, no ale wolę wykorzystać, bo są jednak bardzo drogie. Idzie to całkiem fajnie. To już nie poszło fajnie. Wystoimy i przyzywamy dodatkowe Dodo. Czy jest to OP? No trochę. Ale innego sposobu nie widzę na pokonywanie tych bossów. W tym momencie przynajmniej. Dobra, ma już niewiele życia, więc zaraz skoczymy do akcji naszym Dodorexem. Pokażę wam, dlaczego nie chciałem z nim walczyć. Okej, no mało życia, możemy wkroczyć. Oczywiście zionięcie na niego nie działa, więc bierzemy go, po prostu gryziemy. Łatwo. Co wypadło? Wypadła paczka, wypadły hitynowe rękawice, wypadły spodnie, czarne perły, jakaś tam amunicja, jakieś rubi i skórzane spodnie, których nie chcemy, bo nie są nam na niczego potrzebne i jedziemy dalej. Dwa levele za takiego delikwenta. Oczywiście damy sobie w życie, no bo walczą za nas Dodo, więc nie potrzebujemy jakoś bardzo ataku wręcz. Wolelibyśmy, żeby Dodo miało większy atak wręcz, a niestety nie dostaje. I lecimy. Przy większych wysokościach radzę zsiadać w trakcie lotu z dinozaurem, żeby przypadkiem go nie zabić. I tu w tym miejscu wczoraj widziałem dwa giganoto. Czy będzie jakikolwiek dzisiaj? Tam Trix Menu, tutaj Diplodok z Brontozaurem. Aha, co jest fajne w tym modzie? Dlatego jeszcze nie powiedziałem. Są mniejsze wersje potworów, dojrzewające na przykład. To jest dojrzewający Brontozaur. Dziecko Brontozaura, fajne. Fajna opcja, mogliby to wprowadzić normalnie w arku. Zawsze jakiś taki klimat dodaje. Twórcy jak coś wprowadzają, to zazwyczaj jest to zrobione fajnie.
Co prawda zbugowany i muszą dać milion patchy, żeby to poprawić. Ale wygląda to fajnie. Dobra, czy tutaj mamy Ginonoto? O, mamy Tribesmenów, których sobie spalimy. Są mocni, ale nie są jacyś tacy bardzo mocni, przynajmniej zieloni. Gorsi są czarni, czarna wersja. Tamci są mocni, tamci strzelają do nas z bazuki. Jest alfa z tego. Możemy go sobie zabić. Wezwiemy sobie nasze dodo. Zobaczcie, co robią dodo. Nawet włączymy HP, żeby widzieć. 18 tysięcy, 17, 16. Z tego bije je po 90, natomiast one biją go po 200. Zobaczcie, już go prawie zjadły. Dodo. Najsilniejsza jednostka w grze. Dodo. I tak, mieczek jakiś tam słaby, sierp całkiem niezły, tylko po co komu sierp. I lecimy dalej. I tak się właściwie pozyskuje jakieś specjalne itemy. Jakieś specjalne itemy się w ten sposób pozyskuje, a my lecimy sobie dalej. Skoczymy jeszcze na The Thailand, może będzie coś ciekawego. Pokażę wam czarnych tribesmenów, mam nadzieję, że mnie nie zabiją. Dlaczego mam nadzieję, że mnie nie zabiją? Przecież mam takiego potwora pod sobą. Oni przyzywają też dodoreksy, prawda? Zwykłe, ale dodoreksy ogniste, które strzelają właśnie ognistymi kulami. Problem jest taki, że oni sami też strzelają z bazuki i trafiają nas na tym dodoreksie. Więc 2-3 strzały jest po pancerzu, no i po nas też. Więc warto byłoby nie dostać od nich obrażeń. Nie udało im się, co prawda, mnie wcześniej zabić. Nie wysyłam na nich dodo, a sam trzymam się z tyłu, no ale zawsze jakiś pocisk może się zawieruszyć i nas trafić. Tutaj ogólnie spawn ma duży dodo, Rex, którego dzisiaj udało mi się zabić, bo jest troszeczkę zbugowany. Znaczy prawdopodobnie mnie dał radę, chociaż może. Trzeba jakiś twardy tyranozaur 120 poziom. Jak możecie usłyszeć, muzyczka jest z eventu badawidowego i są czarni tribesmen. Widzicie? Do Rexa? On to jest zielony, ale zieje ognie. Aj, dostaliśmy z kuli ognia. Płoniemy. Halo? Mogłoby się tu lepiej ogarnąć. Nie ma więcej? Nie ma. Chciałoby się teraz worek podnieść. To jest worek z niego. Tak, worek z Black Tribesmen. Podnieśmy sobie ten worek. Mamy rękawice, jakieś tam prewencyjne. Lecimy dalej, tu jest kolejny worek, czy to też jest Black Tribesmena. Nie, to jest Sabertooth, tu nic nie będzie. I tutaj są zombie dodo. Coś musi przyzywać zombie dodo. I co to takiego jest? A jakże? Dodorex. Udało mi się dzisiaj takiego pokonać, że ja chcę z nim jeszcze raz walczyć. A spróbujmy. Co prawda walka z nim wygląda tak, że my stoimy obok i przyzywamy dodo. Bo on zadaje chore obrażenia. Sam ma 700 tysięcy życia. Prawdopodobnie go nie pokonamy. Też szkoda czasu oglądać, jak dodo coś gryzą. On też na nas przyzywa swoje dodo. I to jest taka bitwa armii. Wygląda to fajnie. On nie atakuje naszych dodo, on nie może ich sięgnąć. Tak samo jak mamy problem z trafieniem jego dodo. O, sięgnął, trafił. Problem tutaj w tej walce jest taki, że on nie może zabić naszych dodo, więc jak my przyzywamy kolejne, bo zniknął nam tamte, to on się w tym czasie leczy. To jest taka walka typu
Zadam ci 50 tysięcy obrażeń, ale 45 sobie z tego wyleczysz. To wszystko jest tak zbugowane, że ja muszę zsiadać, wsiadać, wysyłać. I on miał zadane obrażenia, w tym momencie znowu musimy te obrażenia od nowa dodawać. Jak go pokonałem wcześniej, oswoiłem tutaj skorpiona. Usłyszałem skorpiona, on go też nie mógł zaatakować i skorpion po prostu te obrażenia otrzymał. W razie go zostawmy. Poszukajmy, może znajdziemy jakiegoś innego. Co do Smoka i Broodmother z poprzedniego odcinka, znaczy z zeszłego tygodnia, no było dość ciekawie, było fajnie. Ta Broodmother moim zdaniem jest trochę za mocna, czy tym Dodoreksem byśmy dali radę. Podejrzewam, że też nie, że te obrażenia jednak by poszły, teoretycznie poszłyby w nią, tylko że ona miała tam 4 miliony. Przez 10 minut nie byłyby te nasze dodo w stanie zadawać takich obrażeń, tym bardziej, że wiele z nich pewnie atakowałoby nie samą Broodmother, ale pajączki. Okay. Chciałbym Giganota wam pokazać, bo Giganota to jest taka trochę już ikona arka się stała. I to jest jedyny dinozaur, poza oczywiście titanozaurem, który no, sprawia lekkie problemy tym zmodowanym stworzeniom. Swoimi ogromnymi obrażeniami. Już po tych nerfach to już nie jest już taki jak był, ale i tak jest potężny. Morel Atops nas nie interesuje. Może Scion of Winter będzie. Już nie walczyłem. O, mamy Alfę Helicoterium. Gryźmy ją. Zobaczcie, zmaksymalizowany damage. Dodorek plus mały dodo. I taka alfa ginie w chwilę, dosłownie w chwilę. Ok. Będziemy powoli już wracać do naszej bazy. A też czas naszego odcinka zmierza nieubłaganie do końca. O, jest kolejny boss. Tak jak wam mówiłem. Odpowiednik Yanguru z tych wielkich bossów, Nivalis. Z tego co wiem, on jest jeszcze silniejszy niż Yanguru. Więc też nie chcemy się z nim mierzyć. Bo to jest jednak przeciwnik dla bossów, a nie dla Dodorexii. Nawet dla Alfy. Tam jest elektryczny Dodorexii. Na którym poziomie? Aha, zginął właśnie. Jak widzicie, niewylewelowane te stworzenia też nie są jakieś mocne. No. W tym momencie zginął do Dorexii, nie? Bo zabił go zwykły tyranozaur. No, Alfa Parazaur też jest słabe stworzonko. Trochę opór sprawia, ale nie dodaje obrażeń tak wcale. Ciekawą opcją, która różni właśnie takiego Alfa do Dorexii i zwykłego, jest to, że my posiadamy siodło, które ma 60 armora, natomiast zwykłe siodło ma tylko około 20. 20 albo 30, nie pamiętam jak jest z Dodorexem, ale na pewno jest mniej tak armora. Nawet samo siodło daje większy pancerz. Co oczywiście przekłada się na przeżywalność, no wiadomo. Oho, tutaj ktoś już był. Nie wziął narkotyku, no mniejsza. Takie trochę to zbieranie z dropów jest no niefajne, że tak powiem. Z jednej strony fajnie, że te dropy można zbierać, ale z drugiej czy ludzie właściwie nie zbierają całego dropu, tylko zostawiają takie rzeczy. Potem ten drop nie znika, ten drop stoi dalej, ktoś podchodzi, zbiera tą resztę śmieci. Jeżeli zbieracie dropy, wyrzucajcie resztę. Bierzcie co wam potrzebne, resztę po prostu z tego dropu wyrzućcie, żeby ten kryształ się zniszczył i nie przyciągał innych. Oho! Jest Scion of Nature, czyli to, czego właściwie szukałem. Czyli
chyba jeden z najsilniejszych bossów, które damy radę pokonać. Oczywiście musimy się jakoś dobrze ustawić, żeby się nie zablokować o jakiś dziwny kamień. Pozbyć się musimy jakieś przeszkadzajek typu terrorbirdy. No i wysłać nasze dodo na pewną śmierć. Czy one nie są... Czy one nie są jakieś bardzo potężne, bo nie przyzywają żadnych otworów. Może rozwalmy to drzewo, żeby było lepiej widać. I wpiszmy gammę, żeby było jeszcze lepiej widać. Ale zadają całkiem spore obrażenia. Gdy będziemy sobie odnawiać dobro cały czas, niech one go po prostu biją. My nie będziemy się tam wtrącać, bo on po prostu usypia. On zadaje ogromne ilości torporu. Mamy tylko jeden sposób na pozbywanie się torporu, właściwie dwa. Nie, jeden. Jeden to jest detoks, drugi to jest opiate, ale niestety opiate nie ma. W tym momencie, więc jedynie detoksem możemy się tego pozbywać. Jak widzicie, życie schodzi dość powoli. On ma aż 200 tysięcy. Dodo nam za to bardzo... bardzo giną. On niby nie zadaje takich obrażeń, tylko 292. Nasze Dodo ma... życia, już wam mówię. Jakoś tak nigdy nie sprawdziłem, ile Dodo ma życia. Może tutaj złapiemy jakiegoś? 5,5 tysiąca, no to takie mniej więcej Rex. Na jakimś 80 poziomie, może trochę wyższym. Więc takie Dodo jest całkiem silne. 450 level, jakby nie było, a maksymalny serwerowy jest 300, więc przyzywa trochę mocniejsze Dodo niż mogą być normalnie na serwerze. Podejrzewam, że gdybyśmy streamowali takiego Dodoreksy na levelu wyższym, na przykład na 100, a nie na 40, te zombie Dodo miałyby level jeszcze wyższy, ale no się nie udało. Chociaż może z tego dużego Dodoreksa te zombie Dodo mają level wyższy. Też nie wiem, jak jest ze streamowanymi bossami, czy one przyzywają dalej te stwory, czy nie przyzywają. Tego nie wiem. Dobra, mamy pół HP na naszym Scionie. On tutaj rozprawia się powoli z naszą armią. Nie jest trochę tego czekania tutaj, żeby pozbyć się bossa, ale... drop, jaki z niego leci, jest naprawdę warty tego. Ja mam najciekawsza walka w tym, do tej pory była właśnie z Brute Mother. A były to bardzo duże skupiska dinozaurów. Ona przyzywała pająki, przyzywaliśmy Dodo. Pająki nas goniły, Dodo goniły ją i tak. Tak to cały czas wyglądało. Ty stary, nie lataj tu. Ja, korzystając z chwili takiej... właściwie chwili nic nie robienia, przyzywania Dodo, zapraszam was na inne serie, w szczególności na Gwinta i Hearthstone'a. Całkiem fajnie tam te deki się prezentują, zwłaszcza w Gwincie. Widzę, że zainteresowanie Gwintem nie jest jakieś szczególnie wysokie, a naprawdę grę polecam. Tym bardziej, że to jest gra polskiego studia, która zrobiła Wiedźmina, czyli CD Projekt Red. Więc bardzo gorąco polecam. I nikt się nie zgłosił po kot, więc podejrzewam, że albo gra wam się nie podoba, albo wszyscy kot macie. Dalej przypominam, że mam kilka kodów, więc jeżeli byście chcieli, możecie pisać. Niedługo na kanale też pojawi się prawdopodobnie seria z Quake Champions, o ile tylko gra wyjdzie z NDA. Bo w tym momencie nie mogę nic o niej powiedzieć, poza tym, że mam dostęp. Dostałem dostęp. No i dobra. I tutaj nasz
Sion powoli dogorywa. Zaraz podniesiemy sobie z niego jakąś paczuszkę. Staje się noc, więc zwiększymy sobie gamę jeszcze trochę. I co, już bijamy? Ile tam życia zostało? 7000. No to możemy wchodzić. Oczywiście na niego też żenięcie nie działa. Zginął. Zobaczcie na torpor. Prawy górny róg. Co się dzieje? On nas tylko raz ugryzł i ile torporu, więc no pozbywać się tego trzeba. Czy tu jest... Tak, jest po nim woreczek. Elementy. O tym mówiłem właśnie, że dostajemy elementy. User experience po wszędzie. Jakiś kostium na mikroraptora, czyli tego badziewiaka mojego salata w lesie. Ametyst. Pudełko z artefaktami. Jakiś karabin, antidotum, jakieś tam rzeczy mało przydatne. I co my tutaj chcemy jeszcze zrobić? Otworzyć Treasure Boxa. Z Treasure Boxa dostajemy 2 diamenty, 2 ametysty, 2 emeraldy, 2 szafiry i 10 ksenokible, które przydają się głównie na tejmowanie alf. Alfy bardzo lubią to jeść. Całkiem spory procent. I tak, my sobie jeszcze dojdziemy do bazy. Bossa zabiliśmy, bardzo fajnie wyszło. Więc tak, bez tych dodo nie byłbym w stanie pokonać ani Sciona, ani prawdopodobnie nawet Giganto. Dodo robią robotę. Dlatego ten Rex jest taki potężny. I my sobie idziemy spokojnie do bazy i zakończymy nasz odcinek. I tak jak wspominałem, polecam wam inne serie. Tym bardziej, jeżeli lubicie karcianki. Możecie pytać, możecie pisać komentarze, ja chętnie wam pomogę. Czy doradzę w złożeniu deku, jeżeli nie macie jakichś kart. Podam wam zamienniki. Przynajmniej takie, jak ja uważam, wiadomo. Każdy może mieć inne zdania na temat zamienników. Jeszcze sobie alfę zabijemy. Ale to już na odcinkach z karcianek. Alfę zabiliśmy, jeszcze sobie potka wrzucimy, gdzie on tutaj jest. Ciekawe, czy nam level da, chyba nie dał. Uwielbiam tą bramę. Zaparkujemy naszego Dodo Rexa w jego końcu. I ja was bardzo serdecznie wam... jeszcze raz. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. I zapraszam na, tak jak mówiłem, na inne serie. A w tym odcinku to było na tyle. Na razie. I cześć.